Polacy ze Lwowa uczcili 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. 22 stycznia na kwaterze powstańców na cmentarzu Łyczakowskim złożyli kwiaty i zapalili znicze przy 230 mogiłach uczestników powstania na tzw. Górce Powstańców 1863 roku. W wspólnej modlitwie przewodniczył proboszcz parafii św. Antoniego ojciec Władysław Lizon. Obchody zostały zorganizowane przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi. Tu we Lwowie to miejsce ma swoją szczególną wymowę, ponieważ tutaj w zaborze austriackim wówczas, który bezpośrednio, na terenie którego walki się nie toczyły, dawał olbrzymią pomoc powstańcom na terenie zaboru rosyjskiego i po powstaniu, niestety przegranym, umiał też uczynić wiele na rzecz wsparcia tych ludzi. Stanisław Durys, członek Zarządu Głównego Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, przypomniał, jak Polacy w czasach sowieckich przekazywali pamięć o powstańcach styczniowych, a do tej kwatery w głębi cmentarza Łyczakowskiego przychodzili oddać cześć obrońcom ojczyzny. To miejsce zna każdy Polak we Lwowie. To był zryw nie tylko Polski, Litwy, ale i Rusi, Ukrainy, że wszyscy ci chcieli się wyzwolić od strasznego gniotu i ciężaru moskiewskiej władzy. Tu każdego roku zbieramy się na to wzgórze, na cmentarzu Łyczakowskim, żeby uczcić pamięć tym bohaterom polskim, którzy oddali swoje życie, młode nieraz życie za ojczyznę i żeby Polska była wolna. Powstańców styczniowych uczcili też Polacy z ziemi lwowskiej. Ja chcę, żeby nasze polskie dzieci, które mieszkają poza granicami państwa, znały i pielęgnowały tą historię, nie tylko z podręczników i nie tylko w szkole, a również na żywo. Tym bardziej, jeżeli mają taką okazję i mają taki piękny panteon żołnierzom poległych ojczyznę. O tym, że dzisiaj jest rocznica Powstania Styczniowego, 22 stycznia dokładnie, to się dowiedziałem na lekcjach historii. To tak najbardziej, ale także w domu, bo o ile jestem wychowywany w polskiej rodzinie, to myślę, że każdy Polak musi wiedzieć, jaki dzisiaj jest dzień.